Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gothic 3. Odprowadzamy Larsa do jego przełęczy, do Nordmaru, gdzie będzie sobie tam szedł i tam będzie sobie coś polował, albo nie wiem, coś tam będzie robił ciekawego. Jak to w Nordmarze bywa. Przy okazji są tutaj moi ci niewolnicy? Są. Chyba. Stoją, czekają wszyscy. A może ten koleś się już odbugował, co? Nie, to nie. Nie chcesz tych kolesi, to nie. Ja się nie będę z tobą męczył. No i musimy go odprowadzić. Tam przy okazji będzie jakaś, bodajże, taki stacjonował oddział orków. Czy coś takiego. My ich chyba musimy też zabić. Oczywiście jak ich zabijemy, to znowu w mieście orkowie się będą wkurzać, bo mamy wgranego moda konsekwencje. Także tutaj jest generalnie plątanina rzeczy. Tutaj mamy jakieś gobliny? Nie wiem, o co chodzi. Ale raczej sobie tutaj ze wszystkim poradzę bezproblemowo. Tam widzę kogo? Czyżby schrat? No to go zabijemy. No dokładnie, tobie już podziękujemy, paskudo. On tam i tak nic przy sobie nie miał. Schraty są bardzo silne, wam powiem. Tutaj jest chyba ta kopalnia. O kurczę, a tutaj co, trolle? Te cholerne bestie są wszędzie! Pokazałeś mu. Dobra, ja tam widzę trolla. A ja sobie z nim poradzę. Czas na zabawę. Co za olbrzym. O cholera. Czas na zabawę. Ja mam trolla na dwa strzały? Na dwie kule ognia mam trolla? Serio? Coś mi tu nie gra. Słyszałem jeszcze broń. A to te pajace. Też ich trzeba będzie kiedyś zabić. A na razie niech sobie żyją, mi to tam w sumie wisi. Tych bestii jest więcej. A masz, tobie już podziękujemy. Jak o mnie chodzi, to mogą orkowie zginąć. Przełęcz jest tam, dalej na północ, przyjacielu. Zostanę tu, w tych lasach. W końcu nie opuściłem domu bez powodu. Aha. To on nie chce iść do swojego kraju. Dziwna sprawa. Czemu opuściłeś swój rodzinny kraj? Wyruszyłem na wyprawę, która miała zrobić ze mnie łucznika. W domu nikt nie mógł mi w tym pomóc. Więc gdzie się teraz udajesz? No cóż, skoro pytasz, jeśli będziesz mnie potrzebował, znajdziesz mnie w lesie z buntownikami. Aha. Twoje zęby należą do mnie. Dobra. Te bestie są wszędzie. Ciekawe, czy schrata by pokonał, nie? A, pomogę mu lepiej. To załatwi sprawę. Później mi umrze jeszcze i co? Tu mamy jakąś jaskinię. Ja w sumie nie pamiętam, żebym jakoś w niej szczególnie był. No, nie byłem tu. Wow, kolejny poziom. I stara skrzynia. To super, że tutaj przyszedłem. Otwieranie zamków, serio? Dobra, w sumie otwieranie zamków jest spoko czarem. Dobra, tak myślę teraz, co bym miał zrobić tu. Może bym wszedł do tych ruin jakoś coś tutaj spróbował. Bo my jesteśmy na dobrą sprawę z daleka od Faring, więc to nie jest misja z tymi ruinami. Oj, trzeba tutaj ich spalić, te zębacze. Dobra, poszło jakoś. Tam są kolejne dziadowate zębacze. Jejku, jakie to tutaj jest wszystko proste. Banalne po prostu, banalne te stworzenia są do pokonania.
Ale chodźmy na te ruiny, zobaczę to, co tutaj jest. O kurcze. Kiedyś tyle goblinów, to by była masakra dla mnie. I teraz też się to nie wydaje jakieś bardzo proste. Dobra, poszło. Jakoś się udało. No, zabrały mi trochę many. Dobra, kolejna grupka za nami. Tam jakieś skarby widzę. No, jeszcze jeden. Dobra. Tu mamy jakieś pierdołki. To sobie zabiorę, bo to się przyda wszystko. Na pewno. Kolejne skarby. Szkoda, że takie biedackie. Nawet jakiś bęben, ale się go nie da zabrać. A tutaj kolejne gobliny. Nie wiem, po co ich tutaj tyle. Ale to już nie do mnie. Dobra, spoko. Nie ma ich co nawet okradać, bo nie ma za bardzo z czego. Dobra. Tutaj gdzieś powinny być... No tak, orkowie są oczywiście, ale... Czy tak bardzo chcemy w sumie tych orków? No można by było w sumie na orków tutaj zapolować, pogadać z nimi. Się dowiemy, o co chodzi. Tam są ci orkowie, więc tutaj muszę jeszcze te rozpruwacze ogarnąć. Dobra, tamten rozpruwacz się powinien spalić, jeżeli mnie się wszystko dobrze wydaje. No, oczywiście. A tu mamy jakichś pajaców. Tragak. Aha, super, jeszcze więcej. Cholerne wilki po prostu. Czemu te wilki takie są dziwne, no? To sobie powypijam, te rzeczy. To się przyda wszystko, ta wytrzymałość. A ci orkowie niech sobie radzą z tymi zwierzakami, bo mi się nie chce z nimi walczyć. Dobra, mamy ich. Już nie wstaniesz. Dobra. Do licha. Co tu robisz? Muszę się dostać do Silden. Mam ważną dostawę dla miejskiego szamana Grompela. Czemu po prostu nie pójdziesz do Grompela? Buntownicy zajęli cały las. Podobno żaden ork nie ujdzie z niego z życiem. Pokaż mi swoje towary. Dobra, no tak wiecie co myślę? Może byśmy dziada zabili, nie? Tak sobie to wymyśliłem, tylko pytanie, czy nie będzie z tego powodu jakichś komplikacji. No ale spróbujmy, nie? Zaraz sobie tutaj kupimy od niego. A, spróbować można, no najwyżej od razu się teleportuję do Silden i tam pogadam, ale i tak była misja chyba, żeby ich zabić tutaj. Tak mi się wydaje, czekajcie. No nie, no chyba ich muszę zabić, no. Sprawdźmy to. Albo nie było? Sprawdźmy, nie? W ogóle ja zapisałem grę przed tym. Zapisałem. To chodźmy na chwilę do tych buntowników i zobaczymy,
Czy jak im dam te dostawy z Nordmaru, to czy się ucieszą? Tylko ich muszę znaleźć. W ogóle jakieś bugi tutaj mam, dziwne, nie wiadomo co. Przecież powinienem normalnie móc, odprowadzić tych niewolników, a oni się nie chcą odprowadzić. Dziwne rzeczy po prostu się dzieją tutaj. Chodźmy, czy mogę w ogóle oddać te rzeczy tych orków, czy nie? Tylko przestań się obijać. No. Zabrałem to wszystko orkom na przełęczy. Dobra robota, kolego. Musimy się mieć na baczności. Orkowie na pewno znów spróbują dostać się przez przełęcz do Silden. Pokaż mi swoje towary. A dobra, to już widzieliśmy. Słuchaj, weź tą dostawę, którą nam przyniosłeś od orków z przełęczy i zanieś ją do Okary. Pomyśl o tym. Tamtejsi ludzie lepiej ją wykorzystają niż my. Ale nadal mi się to nie podoba. Zamian dam ci kilku wojowników, którzy pomogą wyzwolić Silden. Dobrze ci radzę. Nie chcę żadnych pajaców ze sobą. Ja sam wszystko sobie poradzę. Ale dobra, chodźmy do Okary. W ogóle mam 24 punkty nauki. Zaraz je trzeba będzie spożytkować jakoś dobrze. W sumie to jest 80 many, tak na dobrą sprawę. Ciekawe, czy szaman w Silden się na mnie wkurzy, że pomagałem tym buntownikom. Na pewno się wkurzy. Jestem przekonany tego, o tym. Chyba ją muszę zanieść temu szefowi tutaj. Anok przesyła te towary z przełęczy niedaleko Silden. Bardzo dobrze. Comiesięczna dostawa od Anoga zawsze będzie przydatna. Jaka comiesięczna? Oto twoja nagroda. Anok wspomniał, że możesz mi dać wojownika, który pomoże mi wyzwolić Silden z łap orków. Randall powinien ci w tym pomóc. Zawsze pomogę Anogowi. Rozmawiałem z królem. Naprawdę ci się udało? Doskonale, przyjacielu. Powiedz, jak najlepiej możemy służyć Robarowi? Najlepiej będzie, jeśli na razie zostaniecie tu, w Okarze. Dobrze, będziemy czekać. Za króla. Proszę, nagroda za dobre wieści. 2000 sztuk złota. Pokaż mi swoje towary. Co on tu ma? Kusza bojowa, jakieś takie pierdołki. Ciężka skrzynia. Wiecie co, może byśmy tą ciężką skrzynię okradli, co? Chyba mamy prawo. Tak myślę. Z uwagi na to, że pod siódemką mam sen i mogę sobie ich wszystkich uśpić. To chyba mogę sobie na to pozwolić. Wilczy rozpruwacz, fajna broń. A tutaj przy okazji w tym pulpicie coś jest? Nie ma tu nic ciekawego. Dobra, nie to nie. Idziemy stąd. Czy z tym gościem mogę pogadać? Nie, bo go tu nie ma. Do zobaczenia. Uważaj na siebie. Dziwne. A z magiem mogę coś pogadać? Tylko walka kosturem, to mi to jest, wiecie, niepotrzebne. Posprzedaję sobie trochę moich pierdół. No już mam 104 tysiące, sporo. Dobra, trzeba zapisać grę zdecydowanie. I muszę obczaić, co tam dalej mam do roboty. Daj znać Inogowi, zabij szamana Grompela, zanieś skóry. No to już chyba wszystko muszę już w samym Silden zrobić. Swoją drogą nie wiem, jak zabiję tego szamana Grompela. Trzeba go będzie jakoś rozkwasić. No to może nie być takie proste. Ale spróbujemy. Dobra, od czego by zacząć? Chodźmy do szamana Grompela, ciekawe co powie.
Na Beliara, gdzie jest moja dostawa z Nordmaru? Mam nadzieję, że buntownicy jej nie przechwycili. To masz złudne nadzieje, szamanie. To był naprawdę silny patrol, powinien był przetrwać. Parszywe mory. Musimy to przemyśleć. Umbrak musi się w końcu rozprawić z tymi draniami. A jeśli to będzie konieczne, trzeba będzie spalić cały las. Wybijmy ich. Pokaż mi swoje towary. Spalić las? Nie sądzę, żeby ci to coś pomogło. Szamanku. Ale jak wolisz. Czekajcie, chodźmy do Anoga. I nie narób tu więcej kłopotów. Dziękuję, że doniosłeś na mnie Zapotekowi. Teraz codziennie otrzymuję 10 batów i muszę odwalić brudną robotę. W dodatku nie mam mnie... Nie mam już... Teraz jestem jego własnym pieprzonym niewolnikiem. Aha. Tu chyba gadaliśmy z nim o tym. Zapłacisz mi za to. Co? Chodź tu, chłopcze. Cholera. Muszę ze stąd iść. Ani kroku dalej. Dobra, zrobiło się grze... No, bezpiecznie. Ja muszę rzucić amnezję na tego dziada po prostu. Pod 9 będę miał amnezję. No i rzucę ją i będzie spokój. W której on jest chacie? W tej. Sprawa sama się załatwi. Chyba. Dobrze ci radzę. Każdy ma swoje problemy, nawet ja. Ale to straszne. Przestań używać magii! Co to? Dobra. Kurczę, aż zniknął. Ej, co z nim się stało znowu? Znowu jakieś bugi? Skurczybyk odleciał w kosmos. Nie, sami to zobaczcie jeszcze raz. Ja pierniczę, widzieliście to? Twój brat Anok nie może ci pomóc. Cholera! Jak mam to zrobić sam? No cóż, mimo wszystko dziękuję za pomoc. Orkowie wiedzą, że uwolniliście niewolników. Cholera! Tym bardziej powinniśmy jak najszybciej zaatakować. Dziękuję za informację. No powiem wam, że mnie to aż dziwi. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Co on tu w ogóle odwalił? Nie rozumiem tego. I nie chcę w sumie tego rozumieć. Okej, co możemy jeszcze zrobić? Aha, miałem oddać skóry do młyna. To się źle skończy. I przede wszystkim zapisać w końcu grę, bo ja sobie igram z ogniem, nie zapisując gry przez tyle czasu. I może w końcu jakiś nowy zapis bym zrobił, bo wiecie, gra się może wykrzaczyć, może się coś zbugować, a szkoda by było być tyle dni do tyłu. Chodźmy do tego młyna najlepiej od razu. A do poziomu zostało 14 tysięcy, to sporo. I będę miał 40 poziom, a jestem w ostatnim mieście w Mertanie, więc może nawet ostatecznie wbiję 60, 70, zobaczymy. Gdzie jest gruby? Cóż, to mamy problem. Proszę, mam tu skóry od myśliwych. Świetnie, daj je tutaj. Proszę, 1500 złotych monet. Oddaj złoto myśliwym. Ale nie ociągaj się, jeśli nie chcesz ich zdenerwować. Lepiej nie zwalaj tego. Aha, dobra. To mnie. Nic wielkiego się raczej nie. Tego też nie, z tym mi się gadać nie chcę w ogóle. Co ja tu mam jeszcze do roboty? Zabij szamana Grompela. Aha, no tak. Ale czy to jest takie banalne, to nie wiem. To raczej będzie ciężkie tak go zabić po prostu.
No spróbować można, nie? Spróbujmy go zabić, no ale to kurde, tak aż śmierdzi mi, to podejrzane będzie. Najpierw bym go uspał, a potem bym go po prostu kulami ognia zabił. Rozerwę cię na strzępy! Cholera. To nie zadziała w ten sposób. Musiałbym go jakoś odciągnąć stamtąd, ale to jest raczej trudne do zrobienia, niewyobrażalne raczej. Albo musiałbym na niego rzucić ten taki czar, że on jest zły na mnie, wściekły. I to by może zadziałało. Tak czy siak, raczej trudne to by było do zrobienia. Przynajmniej ja tak to oceniam. Spróbujemy, nie? Coś wymyślić. Jakiś czar na pewno mam, który mi pomoże w tym. Zobaczmy to. Czekajcie, co ja tu mam? Co tu mamy? Nie wiem, tu jest jakiś czar, ale czy to zadziała? Rozerwę cię na strzępy. O, to by było dobre. Skoro on mnie chce zaatakować. O kurde, on rzuca już kulami ognia. Chodź, chodź. Możesz przestać. Ajajaj. Nie, to nie ma sensu. Nie pokonam go, tak? A zabijać całe miasto też nie chcę, więc muszę olać to zadanie niestety. Zaniosę kasę myśliwym. No i dokończymy resztę zadań tak, żebym mógł już wejść do miasta. Szkoda, liczyłem, że tego szamana jakoś się uda zabić, ale widzę, że to nie ma sensu. Nie zrobię tego nijak. A w sumie mógłbym jakoś wcześniej nie zabijać tego orka i przeprowadzić go do szamana Grompela, ale chyba buntownicy by mnie zaatakowali, tak mi się wydaje. Więc w sumie to by było bez sensu. Dobra, idziemy stąd. Nie ma co. Dlaczego od razu tego nie zrobiłeś? Co? O co mu znowu chodziło? Czy ja tu mogę jeszcze z kimś pogadać? Pogadać w spokoju. Chyba nie. Reputacji miasta mam w ogóle ile? 66. Przynieś skóry. No dobra, może to da mi tyle punktów, chociaż wątpię raczej w to. O, a tutaj martwy buntownik. Dlaczego się tu skradasz, Mora? No bo mogę. Przestań. Tak jest już. To wszystko się skończy. Kurczę, bo wydaje mi się, że już mam większość zadań zrobionych, a dalej mi brakuje paru punktów. Nie za dobrze. Zobaczymy po prostu, co tam jeszcze mogę zrobić, ale już chyba niewiele. Twoje skrzynie ze skórami trafiły do Givesa. Świetnie! Oddałeś nam wielką przysługę. A teraz daj mi złoto od Givesa. Masz 1500 złotych monet. Proszę, jaki uczciwy człowiek. Proszę, to dla ciebie. Zostało coś dla mnie? Dla takiej uczciwej osoby? Ależ oczywiście. Mogę cię nauczyć polować. Naucz mnie czegoś o polowaniu. Co tu mamy? Nic potrzebnego. Dobra, zostało mi 5 punktów, które mi potrzeba. I w sumie nie wiem, co mam. Jak już nie mam zadań. Trzeba będzie jakoś dosztukować te parę punktów. A to może nie być takie proste. Sprawdzimy, czy mogę coś jeszcze pogadać z kimś. Coś jeszcze musi być tutaj do zrobienia. Wierzę w to mocno. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Z tobą już nie mam o czym gadać. Ten jest zły, a ten tu? Stać! Ani kroku dalej.
Nie. Nie wiemy, czy można ci ufać. Kurczę. 5 punktów mi brakuje reputacji. Nie jest za dobrze. Skąd ja wezmę teraz 5 punktów? Nie sprawiaj już żadnych. Jak już nikt ze mną chyba nie chce gadać. W mieście potrzeba strażników. Więc pójdę się rozejrzeć. Idź do Denpoka i powiedz mu, że od tej chwili będę w mieście. Aha, dobra. To mi może dać trochę. Na pewno masz coś lepszego do roboty. A, to może się nazbiera tych punktów w takim razie. Jeszcze ten tutaj. W Silden potrzebują więcej strażników. Więc udam się tam. Powiedz Denpokowi, że od tej pory będę w mieście, dobra? A, dobra, to już mi dało chyba tyle punktów, ile potrzeba. No, to spoko. Teraz z nim pogadam i powinno mi dobić parę punktów i będziemy mogli wejść do miasta i to jest ostatnie miasto orków, w którym musieliśmy zdobywać reputację w grze. Stać! Zasnij krok dalej. Freelock patroluje miasto. Dobra robota, Mora. Oto twoja nagroda. Tak. Brontop zostanie w mieście. Dobra wiadomość. Oto twoja nagroda. Wydajesz się nie mieć wątpliwości. Mogę się zobaczyć z twoim przywódcą? Nie jesteś już obcą osobą. Możesz przejść. Super, mamy trochę punktów nabitych. 5000 do poziomu zostało. Z tobą nie mam o czym gadać. Z tego co widzę. Okej, okay, a tu jeszcze ktoś jest, z kim można by pogadać? Freelock. To nie. Żadnych kłopotów. Tu mamy co? Tu się możemy nauczyć czarów, nie? Chram. Zobaczmy, jakie mamy czary dostępne. Może jest coś fajnego. Przywołanie szkieletu to nie. Rządza krwi, amnezja. Od biedy mógłbym się nauczyć tej amnezji, ale czy jest ona mi aż tak potrzebna? Nie, mam chyba dostatecznie dużo zwojów, a nie potrzeba mi marnować punktów. Skończył się czas na gadanie. A, myślałem, że to ten się na mnie wkurzył. I Inos przemówił do swych sług. Wznieście dla mnie portal, abym mógł rządzić w tej części świata przez całą wieczność. I jego słudzy spełnili to żądanie. Okej, mamy 305 punktów. Ja się tu jeszcze rozejrzę, ale nie wiem, czy ten ork już nie będzie na mnie zły, że trzymam z buntownikami. On być może się na mnie zdenerwuje trochę, a tego bym wolał uniknąć. Ha, wreszcie otrzymaliśmy wsparcie z Nordmaru. Ci parszywi buntownicy nie będą się tego spodziewać. Wkrótce cała ich reszta znajdzie się w lesie. Więc to ty jesteś tym kolesiem, o którym wszyscy gadają. A, to ty jesteś tym wielkim wodzem, o którym wszyscy gadają. Czegóż może taki kundel jak ty chcieć od wodza orkowych armii? Gadaj! Orkowie stanowią tu mniejszość. Nie boisz się powstania? Nie. Mory zbytnio się boją tortur, aby się na to zdecydować. Podczas ostatniej wojny dopracowałem swoje metody. Chętnie pokażę ci, o co mi chodzi. Nie trzeba, dobrze rozumiem. Przybywam, aby ci służyć, wielki panie. Czyżby? Odpowiedz mi na jedno pytanie. Kiedy wreszcie wy, ludzie, zrozumiecie, że zostaliście pokonani i zaprzestaniecie oporu? Co mogę zrobić, aby ich przekonać? Mogę coś wiedzieć. Tak, to będzie coś w sam raz dla kogoś takiego jak ty. Za przełęczą prowadzącą do Nordmaru znajduje się obóz buntowników. Chcę głowy jego przywódcy. Jak leci? Czemu miałbym ci się spowiadać z moich spraw? Za kogo ty się uważasz? Dobra, tego wolę im nie mówić, że uwolnił ich człowiek imieniem Anok, bo tutaj już mogą być trochę większe konsekwencje niż jak powiedziałem to strażnikowi obozu tylko. No ale generalnie Anokowi chyba mogę już powiedzieć, że wiem, dlaczego wszyscy tak bardzo się boją tego Uruka. Zaraz tam pójdziemy.
No i kurczę, i w sumie teraz już mam do wyboru tylko czy Nordmar, czy... Kto na gorącym się sparzy, znam tajemnicę Umbraka. No, i co to jest? Jakiś potężny, magiczny artefakt? Umbrak był w czasie wojny szczególnie brutalnym przywódcą. Nikt nie chce go rozgniewać. Wszyscy się boją, że skończą jak jego ofiary. A, dlatego tak go słuchają. Umbrak musi zginąć, albo nigdy nie będziemy wolni. A co z tobą? Odważyłbyś się zabić Umbraka? To ork, nie jakiś półbóg. Dobrze, więc podążymy za tobą, kiedy tylko dasz nam sygnał. Dobra. Ale to na razie zostawiam. No i słuchajcie, mamy do zrobienia tak. Każdy ma swoje problemy, nawet ja. Tutaj mamy w miarę wszystko zrobione. To możemy zrobić. Co tu mamy jeszcze? Zabij krowy. To możemy, odszukaj kandydata, zrobić. Oswobodź Cape Dan. To mamy też u Urkrasa misję. Jak ma być, tak będzie. Tu może coś też zdziałamy. Tu nic. Tu też nic. No i chyba musimy już się udawać do Nordmaru, także w kolejnym odcinku raczej już idziemy do Nordmaru. Więc cóż, ja zapisuję grę. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.